jest to, że Elliot, jesteśmy dzisiaj w Waledale, gdzie mamy nową aktualizację, bardzo krótką. Ja was z góry przepraszam za mój aktualny głos i to, że mam strasznie zawalony nosek i trochę po prostu jestem chora. Dawno chora nie byłam, więc no chyba przyszła pora i na mnie. Dobrze, więc będę troszeczkę pociągająca i tak dalej, i smarkata. Bardzo was przepraszam. Mam nadzieję, że wam to nie będzie bardzo mocno przeszkadzało. No to co, czytamy aktualizację. Nowe konie północno-szwedzkie. Witajcie. Jako, że odświeżamy niektóre z naszych koni, nadszedł czas na to, żeby koń północno-szwedzki był też skorzystał z liftingu. W grze są teraz dostępne trzy nowe konie północno-szwedzkie. Koń północno-szwedzki. Ten spokojnie, przyjaznie usposobiony koń znany jest jako fantastyczny towarzysz rodziny. Sorry. Dawniej wykorzystywany jako koń pociągowy w rolnictwie i leśnictwie w terenie Szwecji. Koń północno-szwedzki obecnie najczęściej służy do jazdy wierzchem. Dzięki grubej skórze jest idealnym kandydatem do długich wędrówek w Dolinie Ukrytych Dinozaurów. Jej. Uniwersalny koń północno-szwedzki. A więc, co to jest za rasa? Koń północno-szwedzki. Jakbyśmy nie słyszeli tego już po raz piąty. Gdzie mogę go kupić? Jeden z nich dostępny jest w Forcie Pinta, a dwa można kupić w Waledale. Jaka jest jego cena? 749 Star Coins. I tu niestety ja nie mam tyle Star Coinsów. Mam 400. A bardzo podoba mi się jeden z tych koników. I w sumie Lilce by się przydał jeszcze. Chociaż mam tego starego północno-szwedzkiego i on też jest fajny. Także nie wiem, może kiedyś kupię tego, co mi się podoba, zaraz wam powiem, który. Pewnie ci, co mnie znają, to już wiedzą, który mi się podoba. Ci, którzy mnie znają i mają ochotę zagrać sobie ze mną w zagadkę, niech piszą teraz, zaczynają teraz nagranie i napiszą, który koń mi się podoba. Aha, ale nie przyjdziecie do przodu. Który poziom postaci jest wymagany? Poziom 8, ale odmianę Forte Pinta możesz kupić od poziomu pierwszego. Wiadomo, jest to miesiąc. Nie? Czy muszę popracować nad swoją reputacją? Nie. Jakie są dostępne ubarwienia? Gniady, czarny i palomino. Czy muszę wiedzieć coś jeszcze o nowym koniu? O koniach północno-szwedzkich warto wiedzieć trzy rzeczy. Dzięki grubej skórze i wysokiej odporności na zimno z przyjemnością będą zwiedzać razem z tobą Dolinę Ukrytych Dinozaurów. Pierzastej sierści, długie włosie na dolnej części nóg i pęcinach. Koniom północno-szwedzkim nie można zakładać owijek. To normalne, prawda? No, na nogi. Dobra, czekajcie. Można założyć koniowi owijki na ręce? No tak dziwnie napisane to jest. Siema Nora. Dobra, idziemy dalej. Koniom pociągowym, które dużo pracują w zaprzęgach z wozami lub pługami, często przycina się ogony, żeby uniknąć ryzyka ich zakleszczenia. To jest fajne. Wiadomo, dla uhonorowania historii koni pracowitych, okej, północno-szwedzkich, można je wyposażyć w dodatkowy krótki ogon, czyli obok będzie miał ten ogon, czy co, nie wiem, wiecie, o co chodzi, tak jest napisane, jest, wiecie, ja się mogę do tego czepnąć, nie? Dobra, o Jezus, tu mamy oczywiście hashtag NSHLove. Dobra, każdy, kogo interesują sierści koni północno-szwedzkich, ma teraz okazję kupić je na targu koni. Kuzyni, bo ja tutaj nie ogadałam. Na targu koni za to 599 Star Coins za sztukę, czyli po prostu starsze konie północno-szwedzkie są na targu koni. A targ koni w tym tygodniu zapraszamy w odwiedziny do Eddie Ferdinanda na przystań Forte Pinta. Starsze odmiany koni północno-szwedzkich też tam znajdziecie. Wiadomości z Star Stable, jak zawsze Matylda i Ylwa.
w swój oryginalny sposób, powinno się czytać, tak właśnie, przedstawiają cotygodniowe wiadomości na naszych kanałach społecznościowych, pomniejszyłem się litery, świetnie, społecznościowych. Mamy nadzieję, że dzięki nowym koniom polsko-szwedzkim spędzicie wspaniały tydzień w Jorwiku. Uściski zespół Star Stable. My ciągle spędzamy fajne tygodnie w Jorwiku. I ogólnie to chciałam powiedzieć, że bardzo fajnie, że mamy nowe konie. Po raz kolejny Enty, niedawno były te konie nowe i mamy kolejne nowe konie. Także nie nadążam, jak widzicie, zbierać sobie Star Coinsów na te nowe konie. A jak wiecie, ja raczej staram się nie wydawać tych pieniędzy na te nowe konie, a teraz przy okazji, że mam jeszcze 3 konie do trenowania, a właściwie 2 na Lilce i 2 na Wiki, to tego konia nie kupię. Mam na konie i cholera, nie ma konia. Po prostu nie ma. Jeszcze muszę kupić innego konia, o którym mówię w filmiku, na który nagrałam, ale jeszcze nie wróciłam. Dobra, idziemy sprawdzić nowe konie. Trolololo. Bo źle się czuję i źle mówię i w ogóle. I teraz tak, zaczynamy sobie od najładniejszego, czyli właśnie od tego pięknego palominka. Jest przecudny, jest przepiękny. I bardzo bym chciała takiego palominka mieć, ale no, jak mówię, nie mam. Niestety kasiory. I ten palominek jest superowy, naprawdę jest przecudny i naprawdę bardzo mi się podoba. Chociaż ta sierść, ta jego grzywa taka jest taka, wiecie, taka pozlepiona, taka mocna, no bo to są konie pociągowe, tak? Ale ogólnie bardzo fajnie im to wyszło. No oczywiście nie mamy tak, żeby były, wiecie, animowane tutaj te skarpety, szkoda, czy te, wiecie, te pierzaste pęcinki. A szkoda, no ma śliczną po prostu odmiankę na nosku. I w ogóle super, bardzo fajnie, że mają nową grzywę, mogą mieć nowy ogon i w ogóle super, ale no generalnie rzecz biorąc szkoda, że nie, na niego po prostu nie stać, po prostu jestem biedałkiem i mnie na niego nie stać, no i co ja na to poradzę, no niestety nic. Zdziwiło mnie to, że te konie są tak małe, to mnie zdziwiło, słuchajcie, może zdążymy potem wejść na konika pomocą wszystkiego starszego typu. Bo te konie są bardzo malutkie, słuchajcie, bardzo malutkie są te koniki. Dobra, ej, koń. Dobra, idziemy tutaj do teraz drugiego konika, który mi się najbardziej podoba. To jest czarny koń polsko-szwedzki z ładną grzywą, pięknie, ładnie brązowioną, ze śmieszną odmianką na pyszczku i po prostu też to super w ogóle wygląda i jest w ogóle cudowny też, ale no, najbardziej podoba mi się ten jednak polsko-szwedzki palominek. I słuchajcie, no co mogę wam powiedzieć, no bardzo mi się podobają te konie, ale wiecie co, tak w ogóle to jeszcze pojedziemy do Fortopinta, ale zanim do Fortopinta, to jeszcze zrobimy cięcie, o Jezu, koń, koń, nie, koń. To jeszcze słuchajcie, zrobimy cięcie, ja przesiądę się na płosko szwedzkiego konika i dopiero będziemy ogarniać ich wielkość, dobra? Dobra, to ja za chwilkę będę, no to ze dwóch i pójdziemy do ostatniego konika, płosko szwedzkiego. I jesteśmy w Forcie Pinta na starym polsko-szwedzkim koniu i co wam mogę powiedzieć, to tylko to, że przy okazji pokazałam wam zdjęcia, ci, którzy nie widzieli, a teraz zobaczcie, jaki ten konik jest malutki, on też jest śliczny, tu jesteśmy przy gniadoszku, on też jest śliczny, też bardzo mi się podoba, śliczniutki jest, taki bardzo, znaczy bardzo, trochę podobny do tego, co na nim teraz jesteśmy, ale słuchajcie, jest dużo mniejszy i ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że kiedyś te konie były po prostu jednakowe. Wiecie, chodzi o to, że były jednakowe wzrostem, tak, wzrostowo. Czy po prostu te koniki faktycznie są takie małe? Nie wiem, nie ogarniam tego, absolutnie nie znam się na tym, więc musicie mi tutaj wybaczyć. Bo generalnie rzecz biorąc, no to wiecie, nie? Jak to jest? Kurde, te koniki są malutkie. Możesz przejść do tyłu, no stępę po prostu, to stępę, przepraszam bardzo. No nie, może przejść do tyłu, przecież po co? No nie, o, stanąć. Jakoś takie małe są te koniki. Bardzo mi się podoba ten konik. W sumie to za dużo nie jest mi potrzebne tych koni takich na zimno, bo mam Haflingera, który jest super koniem na zimno. No ale te koniki płoso wszystkie są bardzo ładne. Fajna ma taką fakturę sierści jakby. No trochę ma mniejsze szczoteczki, wiadomo. Tutaj zrobili mu mniejsze szczoteczki. No ale wiecie co? Kurka wodna. Ładne są te koniki. Bardzo mi się podobają. Jeżeli na bełdę, to oczywiście będzie recenzja tych koników, bo na razie nie na bełdę, bo nie posiadam tyle star końców. A właśnie a propos star końców, chciałam po prostu jeszcze kupić, no wam mogę zdradzić, Mustanga. Po prostu kupię Mustanga, kupię Spirita dokładnie rzecz biorąc. I kupię go na Wiki, więc na Lilce może skuszę się
No właśnie, na Półostrzyckiego kolejnego. Chociaż no, nie wiem, czy jest sens tak naprawdę, bo w sumie mam tego, na tym chciałam jeździć właśnie w Dud. No i wiecie, nie? No i mam przecież jeszcze Haflingery i naprawdę kurka wodna. No mam teraz takie, wiecie, no takie taką rozkminę, czy chcę, czy nie chcę, tak? Ale ogólnie aktualizacja mniejsza przed większą, wiadomo, za tydzień będą Waldynki, więc proszę się nie spinać, że jest mała aktualizacja, bo wiadomo, że potrzebują chwilę czasu, żeby coś fajnego dla nas wymyśleć. No, więc generalnie rzecz biorąc, wiecie, nie? Nie spinamy dupki, bo oczywiście za tydzień będą Waldynki i będzie w ogóle fajnie, więc wiecie, o co chodzi. No, będzie dużo konkursów, pewnie jakieś drzwi otwarte Jorwiku i tak dalej, więc fajnie. No i cóż wam mogę powiedzieć? No, mogę wam powiedzieć tylko tyle, że konie mi się podobają, ale nie mam to kasy, mam inne plany na razie. No i mam Haflingera, na którym pewnie będę jeździła w nut, bo Haflinger mi się bardzo podoba. O, tam stoją dwa półostroszwedzkie, proszę bardzo, jak ładnie. Proszę bardzo, jak ładnie. No dobra, no co, to ja się z wami żegnam. Cóż, komentujcie, subskrybujcie, łapę się w górę. No i do zobaczenia na końskim szlaku Star Stable, prawda? No, pa pa! Wybaczcie taki długi odcinek, ale nie mam siły, niestety, przykro mi. Pa pa się!